Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek z Cabin Crew Simulator. Ja was witam jako kapitan Hogaty i będę was dzisiaj przewoził do kolejnego lotniska, do kolejnego miejsca. W moim locie znajdzie się miejsce dla wszystkich. Mam też kilka kodów wypisanych, które napisaliście mi w komentarzach pod ostatnim filmem, więc też będziemy je jakby próbowali tutaj wpisać, aczkolwiek będziemy to robili po prostu pomiędzy trasami. I teraz tak, zacznijmy sobie w ogóle robić misję może. Hello Hogaton, I lost my suitcase somewhere in New York City. Dobra, to teraz tak, ważna rzecz. Spróbujmy to zrobić. Wyświetlacz lotu, bierzemy sobie lot, bierzemy drugi samolot. Bierzemy tak jak mamy, bierzemy trasę na New York City oraz powrót na Robloxie. Dajemy wybierz, dajemy wybierz, dajemy potwierdź, zabieramy wszystkich tych co zawsze. O nie, tego nie zabieramy. I lecimy szybko do piątej bramy, tylko musimy misję przyjąć, tak. Dobra, mam 20 minut, żeby to zrobić, więc lecimy jak najszybciej, piąta brama. I spróbujemy zabrać tę walizkę. O kurczę, ale ty, przecież coś mi wypadło na tym w ogóle, nie zatrzymali mnie. Oczywiście ja tylko przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie proszę łapę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem, zostawcie też subika, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wpadnijcie także na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. Ja tutaj już proszę bardzo, zrobimy wszystko co trzeba zrobić. Oczywiście rozpocznę już boarding pasażerów, siema Tristan, siema Valerka. Tu was zamknę, żeby wam nie przeszkadzali. Okej, okay. Co musimy wziąć? Jakieś serwetki, tak? Dobra, wrzućmy serwetki, tu gdzie trzeba. Pyk. Zwróć narzędzia, okej, okay. To nie to jednak otworzyłem. Tutaj trzeba było dać, Dobra, teraz wszystko wrzuciłem prawidłowo jakby. No i zapraszamy na lot, lecimy do Nowego Jorku. Już proszę, tak, siedzenie pionowo i pasy. A czy, dobra, da pan, pionowo, siedzenie, pionowo, pasy, poproszę od razu, piono, proszę pionowo sobie usiąść, dziękuję. Hello, ladies and gentlemen. Dobra, zamykamy wszystkie szafeczki i zaraz będziemy gotowi na odlecenie stąd. Czy ktoś ma jeszcze jakiś problem? Dzisiaj mamy full w ogóle. Dawno fulla nie mieliśmy tak naprawdę, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Że dawno nie było full ludzi u nas w środku, w samolocie. No chyba wszystko już tak naprawdę. Tu mogę zamknąć. Świetnie, on time. Pomiń taksi, proszę bardzo. Start, lecimy. Także my już zaczynamy lot. A ja sobie wpiszę kody, które mi wpisaliście, które napisaliście w komentarzach. Czyli mamy tak. Turbulence. Okej, okay, po kolei. Roszczenie. Invalid code. Dobra, nie działa chyba. Śledź naszego Twittera i wpisz kod aktywacyjny, chyba że trzeba faktycznie ich Twittera śledzić. Pilot, roszczenie, successful. O, dobra, pilot zadziałał, czyli ten turbulence nie zadziałał. Chyba że to się inaczej pisze po prostu. Landing, successful, turbulence. Czekajcie, turbulence, może ja muszę je po prostu wpisać wszystkie. O, dobra, successful, turbulence. Captain. O Jezu, patrzcie ile kasy mamy teraz. Ty, te kody są mocne. O Jezu, ty, ile pieniędzy tymi kodami sobie zdobędziemy. Dobra, jet away. Dobra, czekajcie, zaraz będziemy wpisywać dalej. Mamy robotę do zrobienia. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Co by pan chciał do jedzenia? Krakersiki dla pana. No dobra, panie, ja teraz... Ladies and gentlemen, this is your first officer from the flight deck. Coś do picia? It looks like we're going to experience some light turbulence for the next couple of minutes. Lekkie turbulencje, dobra, dobra, to się nic nie dzieje. Krakersiki, proszę bardzo, daj krakery. Co do jedzenia by pan chciał? Precelki, nie ma problemu. Co do jedzenia, tutaj peanuts, okej, okay, proszę bardzo, orzeszki ziemne. Co do picia? Water, bardzo zdrowo, bardzo dobrze, że wodę. Co pan do picia? Imbirowe ale, proszę bardzo. Teraz tak, co pani do picia? Coffee, kawa, proszę bardzo. Pan co do picia? Pan chyba, sprajcik, proszę bardzo. No i teraz jedzonko, co do jedzenia? Peanuts, czyli ziemniaczki, tak zwane. Od dzisiaj peanuts to ziemniaczki.
Chipsy, proszę bardzo. Pani co do jedzenia? Krakersiki. Okej, okay, czyli teraz pićko. O, tu mamy youtubera, będzie więcej pieniędzy za youtubera. Co do picia? Imbirowe ale. O, wiadomo, że nie weźmie imbirowego ale, bo tylko kawka dla youtubera. Sprajcik jest, oczywiście, nie ma problemu. Co do picia? Mogę podać wody, proszę bardzo, woda. Turbulencje się skończyły na szczęście. Co do picia? Coca-Cola. Okej, okay, nie ma problemu. Sprawdźmy, co by pan chciał zjeść. To będą krakersiki. Dobra, niech będą krakersiki. Dla pani coś do jedzenia w takim razie. Orzechy ziemne, tak? Chciała? Nic mi nie jest. O kurczę, mieszankę orzechów. Widziałem, no tak, przecież orzechy się nie nazywają w tej grze orzechy. Ja pierdzielę, będziemy mieli błąd na tym. No podaruj precelki, chciałabym precelki przecież. Pan co do jedzenia, chipsy, okej. Okay. Pamiętajcie, jak zobaczymy orzech, to znaczy cała zbieranina orzechów. Jeżeli ktoś chce orzeszki, to jest peanuts po prostu. Chipsy, proszę bardzo, jeszcze coś do picia. Kolka, proszę bardzo. I tu jeszcze pani coś do picia, ostatnia osoba. Imbirowe ale, piwko. No dobra, niech będzie. No i to tyle, więc zaraz będziemy zbierać śmieci zapewne. Dokładnie, sprawdźmy, czy tutaj wszystko jest okej w toalecie. Wszystko jest okej, w porządku. Sprawdźmy jeszcze drugą toaletkę od razu. Wszystko jest okej. No to zbieramy po prostu tutaj do śmieci powyrzucać wszystko. Dziękuję, wszystkie opakowania zapraszam do oddania do śmieci. Niestety nie mają państwo przy sobie żadnych śmietniczków. Trzeba wszystko zostawić dla mnie. Śmieci trzeba specjalnie zebrać, później zapakować i później obsługa na lotnisku te śmieci zabierze. Proszę bardzo. Jesteśmy prawie gotowi do lądowania. Także ja już tak naprawdę nie mam nic do roboty, tylko musimy sobie usiąść, więc możemy wpisać kolejne kody. Jetwaya wpisaliśmy. Jetway, sprawdźmy. Successful. Dobra, to tu było badge. Jeszcze jeden kod był jakiś, dobra, muszę poinstruować pasażerów, żeby pozapinali pasy, żeby pionowo siedli sobie, żeby zapięli pasy, żeby pionowo siedli, żeby siedli pionowo. Kurde. Siądź pionowo i stolik se zdejmij. Siądź pionowo, zdejmij stolik, panie youtuberze. I to tyle roboty. Także już podchodzimy do lądowania. No i jeszcze jakiś ostatni kod mi wpisał chyba. Snow, kod Snow, roszczenie. Proszę powiedzieć, Jezus Maria, mamy 12,5 tysiąca po tych kodach. Przecież 12,5 tysiąca to tak jak pisaliście w komentarzach pod ostatnim filmem, powinniśmy zainwestować ponoć. O, przed tobą jest jeden samolot korzystający z pasa startowego, więc bądź w pogotowiu, ponieważ powinno. Co? Ta linia lotnicza może być lepsza, ale nie. Nie najgorsza, no oczywiście, że nie jesteśmy najgorszą linią. Jesteśmy bardzo szanowaną, renomowaną linią Hogaty z Airlines. I my teraz, zanim podejdziemy do lądowania, musimy chyba poczekać, tak? Na to wychodzi chwilę czasu, bo jest zajęte lotnisko. Ale to dziwna informacja w sumie, nie mieliśmy jeszcze czegoś takiego, że mamy zajęte lotnisko. Aczkolwiek pisaliście o podobnych rzeczach, bo na przykład pisaliście, że w tej grze istnieją wypadki, na przykład samolot straci silnik, albo na samolocie zostanie wykryty pożar, lecz są one dosyć rzadkie. Możesz też kupić Game Passa, który daje ci możliwość sterowania nad tymi wydarzeniami, lecz kosztuje on około 500-400 robuxów, więc dosyć drogo i polecam ci brać najlepsze samoloty, które posiadasz, ponieważ możesz potem dokupić z kredytów w grze dodatkowych stewardów. Nie mam pojęcia, jak to się pisze. No okej, okay, dobra, dzięki Luke za informację w takim razie. Na razie będziemy sobie korzystali z tego, co mamy. No i trasy, bo też pisaliście o tym, że te trasy są mega opłacalne, nie? Więc te 12 tysięcy na pewno w trasy jakieś wydamy. Ewentualnie może jakiś strój sobie kupimy? Nie, bo to wiecie, strój jest fajny, jak macie za dużo pieniędzy. Ej, ale mogę czerwoną walizkę chyba kupić. Mogę też sobie jakiś strój jeszcze taki dodatkowy kupić. No nie, VIP 300 robuxów, okej. Okay. To nie odwiedź sklep z ofertami Skybooks. Okej, okay, przepustki są. Różne w ogóle przepustki są. Dobra, pomiń taksi.
Ja muszę w ogóle szybko polecieć teraz, więc ja już wysiadam. Trzeba im pootwierać wszystko i lecimy wraz z nimi, bo my idziemy szybko jeszcze po walizkę w ogóle. To jest dzisiejszy clue tego odcinka tak naprawdę, żeby po walizkę polecieć. Bo normalnie na Nowy Jork to ja bym się nie pakował znowu już po raz 57, a tak naprawdę po raz pewnie 4, czy 5, czy 6. Dobra, także szybko otwieramy tutaj im wszystko, niech sobie wyjdą. Zbieramy pieniądze i szybko wybiegamy, jak najszybciej się da. On time arrival, także wszystko się udało z czasem zrobić. Zajęliśmy tutaj miejsce tak naprawdę. I teraz, dobra, gdzie to jest? Przyjazdy, jak rozumiem, prawdopodobnie tutaj będzie jakieś miejsce z walizkami. Możliwe, miejmy taką nadzieję. O, tu chyba jest zgubiona walizka, patrzcie, tutaj, o, w to miejsce trzeba iść. Bo tutaj jakaś walizka powinna być i widzimy, nawet stoi jedna walizka. Start, kliknij poniżej, aby rozpocząć proces wejścia na pokład. Możemy rozpocząć proces wejścia na pokład. I to jest chyba walizka, którą mieliśmy zabrać, nie? Jak rozumiem, tu raczej czegoś takiego innego nie ma. To była jedyna walizka, którą mamy. Która gdzieś tutaj została w Nowym Jorku, że tak powiem. O, Hogaton Airline jest, boarding trwa w tym momencie, czwarta brama tak naprawdę. Więc lecimy z powrotem szybko do czwartej bramy, proszę bardzo. No ale to na spokojnie, trwa boarding, więc ludzie dopiero wchodzą z walizkami, proszę bardzo, ja też z walizką biegnę. Także idealnie, ja wchodzę ostatni, drzwi zamykam. I wszystko ogarniamy tutaj. No nie, no ja tu jak prezes wbiegam, pierwszy. Dobra, trzeba tak, ogarnąć to, pyk, tutaj wrzucić, tak, zapasy zostały jeszcze, pyk. Dobra, ja to zamknę, żeby nie było problemu. Dobra, dobra, jeszcze nie, spokojnie, spokojnie, bo ja tu muszę... Ja tu wszystko muszę pozamykać, żeby nie było. I tak, pan pasy proszę zapiąć. Pan się nie krzywimy, pani się nie krzywimy i pasy. Pan nic nie chcesz, pan pasy. Pan się nie krzywi. Pani się nie krzywi. I możemy pominąć taksi i wystartować tak naprawdę. Dobra. Więc chyba wszystko jest w porządku, walizkę mamy przy sobie. Jest jeden samolot, który będzie korzystać z pasa startowego przede mną, więc... Poczekaj, ponieważ będzie to coś tam. No tak, jest tutaj, o patrzcie, powoli wylatuje. Tylko pytanie, on, mam wrażenie, że on tej taksówki chyba, z tej taksówki nie skorzystał. Nie, dobra, może skorzystał jednak. A teraz my tutaj wylatujemy i tam ktoś też przyleciał pewnie, nie? Do tego Nowego Jorku. Także ruch w tym Nowym Jorku jest, nie? Jak najbardziej, żeby nie było. Mamy walizeczkę, zaraz się musimy przygotować już z jedzeniem tak naprawdę. Na szczęście nam wymienili wszystkie produkty. A to też ciekawi mnie, jak to jest. Czy na przykład w jednych liniach lotniczych zawsze jest jeden rodzaj na przykład precelków czy orzeszków, czy mają różne firmy w różnych miastach podpisane? Wiecie, ja nigdy samolotem nie leciałem, więc to jest dosłownie jedyne jakie mogę mieć doświadczenie z samolotem, to z filmów, seriali, nie wiem, znajomi coś opowiadali, rodzina, czy ewentualnie widzowie w komentarzach, faktycznie. To mnie ciekawi, chciałbym tak kiedyś i polecieć samolotem. No i zjeść coś na pokładzie samolotu, ale wiecie, jak będzie człowiek chciał kiedyś do Japonii polecieć, to na pewno poleci samolotem, no niczym innym raczej. Dobra, krakersiki, proszę bardzo, krakersy dla pana co do jedzenia? Mieszanka orzechów, proszę bardzo, ależ oczywiście, do picia dla pana. Coffee, kawa, proszę bardzo, rozumiem, po angielsku coffee, kawa. Coffee, kawa też. To teraz co by pan chciał do jedzenia? Gummy bears, proszę bardzo. Co ja mam w ręce znowu? A, mam walizkę Z. Dobra, gummy bearsy tutaj. Proszę bardzo. Pan coś do jedzenia by chciał? Peanuts, czyli ziemniaczki. Oczywiście. Pani do jedzenia, nut mix. Ok, proszę bardzo, mieszanka orzeszków. Pani do jedzenia co? Peanuts, więc orzechy ziemne. Teraz do picia, co by pani chciała? Sprajcik, proszę bardzo. Sprajcik rozdany. Tutaj do picia dla pana. Water, proszę bardzo. Masz już coś w rękach. Ja pierdzielę, będzie ta walizka nas denerwowała, powiem wam.
Pan do picia co? Imbirowe, ale... I do jedzenia? Gummy bearsy. Więc to jest tak. Pan do jedzenia co? Chipsiki. Proszę bardzo. Pani do jedzenia co by chciała? Krakersiki, nie ma problemu. Już rozdaję. A co do picia? Coca-Cola, nie ma problemu. Proszę bardzo. Co do picia dla pana? Imbirowe, ale proszę bardzo. Sprzedajemy akurat nie takie. A Sprite'ula, proszę. A dla pana co do picia? Woda, okej, czyli tutaj trzeba uważać. Do jedzenia nic, ale do picia pan by coś chciał. Coca-Colka, okej. A pan do picia. Dobra, i jeszcze jedzenie, ostatnie. Coś do jedzenia, na pewno. Precelki. To pod piątką, dobra, to ja się zawijam z tym wózkiem i zaraz będę zbierał śmieci, także jeżeli ktoś z was już pojadł, to proszę śmieci zostawić. Dokładnie, niedługo lądujemy. Także poproszę mi tutaj śmieci poddawać. Ja je zbieram do specjalnego miejsca. Ty, a co jeżeli by wywalali z samolotów po prostu śmieci, ty? Myślicie, że... taki zrzut na przykład, taki syp w samolocie, z którego wyrzucają śmieci właśnie. Flight attendants, please prepare the cabin for arrival. Proszę się przygotować do lądowania. Także proszę... O nie, mogę robić co chcę. Dobra. Pasy bezpieczeństwa, zamierzam ciebie... no i proszę bardzo, pasy bezpieczeństwa już dla pani. Tak, możesz mnie pozwać, kurczę, gościuwo. Możesz mnie pozwać, faktycznie. Za to, że nie chcesz pasów zapiąć w samolocie przy lądowaniu, no nieźle. Niezły pozew będzie, naprawdę. Stolik, pasy, poproszę. Proszę siąść pionowo normalnie. Proszę zapiąć pasy. No i lądowanko robimy. Jedna babka zawinięta w pasy, tam coś krzyczy w pasiaku z tyłu. Na szczęście trafiła pani na szefa, więc szef wszystko ogarnia i nie ma tutaj żadnych niedogodności, nie powinno być przynajmniej. Okej, przed tobą znowu jest jeden samolot korzystający z pasa startowego. Sprawdźmy w ogóle, ile mamy czasu na misję jeszcze. Ej, tylko 3 minuty nam zostały. Ej, dobra, to jest mało czasu. 3 minuty. Jeszcze zanim to lądowanie będzie, zanim dobiegniemy. Kurczę, powiem wam, że wiecie co, co tutaj na pewno nam trochę czasu straciło? Właśnie to, że mamy takie... musieliśmy czekać po prostu. I na jednym, i na drugim lotnisku musieliśmy poczekać, aż się zwolni pas do lądowania. Więc myślę, że na tym czekaniu straciliśmy na spokojnie z minutę, jak nie więcej. Także musimy tutaj na spokojnie podejść, wylądować sobie. Jezu, to lądowanie za każdym razem po prostu mnie o palpitację serca, do palpitacji serca doprowadza, naprawdę. Dobra, ale wylądowaliśmy. Okej, proszę bardzo. Niech ten samolot już się zatrzymuje. Ja pierdzielę, dawać mi ten taksi, szybko. Szybko, bo chłop czeka z walizką, no. To jest najkrótsza, zrobiłem to tak naprawdę najszybciej jak się da. Chociaż nie, szybciej dałoby się. Jakbym wziął mniejszy samolot, to dałoby radę przecież szybciej, to prawda. A z mniejszym samolotem po prostu miałbym mniej roboty do zrobienia. Kurczę, nawet nie wiem, czy by ich nie olać trochę i nie pobiec od razu do gościa. Chociaż może zdążę, 2 minuty mam całe. Dobra. A oni już tu stoją, dobra, im otworzę, żeby nie było, że mieli przewiew już. Dobra, otwieramy to. Dobra, a bo jeszcze policja tutaj przyjdzie, no tak. Zanim ja zarobię, to jeszcze policja musi przyjść. Dobra, zbieramy hajs i szybko biegniemy, jak najszybciej tak naprawdę z tą walizką. Oni też mają swoje w ogóle walizki, nie? Z którymi idą. Dobra, tutaj jest, do przyjazdów chyba. Dobra, security, puśćcie mnie, kurczę. Tam ktoś czeka. Misję, minuta 30 mi została. Dobra, dzień dobry. Odzyskałem walizkę. Znalazłeś moją walizkę? Tak, znalazłeś, dziękuję. Weź 300 Skybook za pomoc. Ale najważniejsze w tym jest to, że zrobiliśmy misję, proszę państwa. I mamy drugą misję. Zdobądź paszport od jednego agenta w Robloxie i znajdź drugiego agenta w innym miejscu.
To brzmi fajnie, ale tym już się zajmiemy w kolejnych odcinkach z Cabin Crew Simulator. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siemanko.